mamy do czynienia z pewną rewolucją, również rewolucją, jeżeli chodzi o media, o popkulturę. I lewica nas w tym najzwyczajniej w świecie wyprzedziła. Być może to jest kwestia tego, co że my jesteśmy źle? Od 4 lat zajęci rządzeniem i nie zajmujemy się wpływaniem na poglądy młodych ludzi, chociażby właśnie przez takie kanały jak YouTube i youtuberów znanych, przez takie kanały telewizyjne jak Netflix, który jest wyraźnie lewicowy i w tych produkcjach różnego rodzaju lewicowe treści przemyca w taki sposób, że formuje młodych ludzi. To jest ludzi. Wina Netflixa, ale... że nie, to jest narzędzie, młodzi to nie jest stali wina. Się lewicowi. Pani mnie, czy... pytała, o, pani mnie tak. pytała o powody. Powody to niekoniecznie tak. jest wina, bo dla pana Treli to będzie zasługa. To jest jedna z przyczyn taka, że mamy Netflix, który ma swoich właścicieli, który ma ludzi, którzy nim zarządzają. Oni mają swoje poglądy i te poglądy tam w sposób umiejętny przemycają, a my musimy znaleźć rozwiązanie. Czyli jakie to są poglądy? Jak temu tak zwane progresywne, czyli lewicowo tożsame z lewicowością. Co oni takiego tam widzą, że to proszę obejrzeć. No, ale właśnie ja oglądam, tylko ja już nie jestem młodzieżą, przepraszam pana bardzo. Zróbmy taki eksperyment. Niech sobie każdy z naszych widzów obejrzy jakieś produkcje Netflixa samodzielne i sam uzna, czy... A jak pan ogląda, to pan też nabiera tych poglądów? Panie pośle, jak pan ogląda, to pan też przesiąka lewicowością, czy nie? Jestem dojrzałym człowiekiem z ukształtowanym światopoglądem, w związku z czym nie jest tak łatwo mi czymkolwiek przesiąknąć, ale ostatnio przeglądając Netflixa znalazłem tam kategorię film o lesbijkach na przykład. No wie pani, kiedyś tego nie było, no dzisiaj to jest i to jest jakaś tam forma. Nie było filmów o lesbijkach czy platform streamingowych, które oferowały taki oddzielny dział. Ale zresztą ja jeszcze raz powtórzę. Pośle, no błagam państwo to pana, oddzielny dział o lesbijkach ogląda młodzież i staje się lewicowa. Co pan mówi? Przepraszam. Państwo to sprowadzicie do absurdu. Kwestie podejścia do chociażby związków, relacji homoseksualnych, docelowo adopcji przez te związki dzieci jest dzisiaj bardzo wyraźnym takim punktem odcięcia, czy ktoś idzie w stronę lewicowości czy prawicowości. Mhm. Państwo możecie tutaj sobie to sprowadzić do absurdu. Ja będę apelował do naszych widzów, że jeżeli mają do tego dostęp, aby obejrzeli te treści i wyrobili sobie własny pogląd.